Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach dopasowany do Twojego stylu życia. Cześć, witam Cię w 50 odcinku podcastu Biznes Ninja, takim jubileuszowym i na ten jubileuszowy odcinek wybrałam temat, który jest mi bliski sercu. Temat oficjalny to jest, jak się skupić na jednej rzeczy. A ja skupiając się na jednej rzeczy skupiam się w tej chwili w moim biznesie przynajmniej na akademii Biznes Ninja. To jest projekt bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. I kiedy robiłam taki rachunek sumienia teraz em, w czasie wakacji, co będę robić dalej, z jakimi projektami będę kontynuować, czego się pozbędę, na czym chcę się tak naprawdę bardzo skupić. A co w zasadzie jest takim w tle czymś przeszkadzającym i odciągającym mnie w zasadzie od mojej pracy, od mojego głównego tematu, to no bardzo, bardzo posta postawiłam na dalszy rozwój Akademii Biznes Ninja. I zanim przejdę do tego tematu, to jeszcze Ci powiem, że bardzo Cię przepraszam, ale dzisiaj mam taki głos, jaki mam. Ten podcast miałam nagrywać tydzień temu, ale się mocno przeziębiłam. Pierwszy raz po, od czasów korony, kiedy tak zaczęliśmy higienicznie żyć i prawie się nie spotykać, bo od tego czasu w zasadzie ani razu nie byłam przeziębiona w zeszłym roku przez cały rok. No, ale teraz jakby reguły się rozluźniły, dzieci poszły do szkoły, no i młodsze przyszło z zasmarkanym nosem, no i potem to przeszło na mnie. I z no, tak z dnia na dzień odkładałam nagrywanie tego podcastu, no właśnie, ze względu na taki głos, jaki mam. Najpierw, <gryw> Najpierw jeszcze, no wiadomo, bardzo nosowy. Ale teraz nie jest perfekcyjnie, jest lepiej, ale nadal gardło mam takie, jakie mam, także będziesz musiała mi wybaczyć, bo chcę, żeby jednak odcinki ukazywały się na czas, co dwa tygodnie, zawsze. I nie chciałam tutaj sobie popuścić, mimo tego, tego mojego głosu. Także z góry Cię przepraszam, może nie będzie to takie słyszalne, taką mam wielką nadzieję. Jeszcze Ci wyjaśnię, że ten odcinek to nie jest taki odcinek reklamowy, chociaż rzeczywiście ja bardzo wkrótce, to znaczy 23 września, już otwieram Brota Akademii, ale gdzieś tam w rozmowach kuluarowych. Ostatnio rozmawiałam z kimś na temat właśnie jak to Akademia zaczęła działać i skąd to się wzięło i dlaczego ja zaczęłam z Akademią, jak ten program w ogóle się u mnie rozwijał. I stwierdziłam, że to naprawdę jest ciekawa historia na podcast, bo wydaje mi się, że często nam się wydaje, że inni tak, kiedy mają jakiś tam swój kurs czy program, no to tak powiedzmy z dnia na dzień wymyślają, że to jest dobry pomysł biznes. Sowy, więc go realizuję i od A do Z to robię. U mnie było zupełnie inaczej. To znaczy, że akademia była jakąś, jakimś tam przedłużeniem tego, co robiłam wcześniej i przeszła bardzo dużą ewolucję od tego czasu. Także chcę Ci troszeczkę o tym opowiedzieć, o właśnie takich kulisach, jak to wszystko się u mnie rozwinęło, skąd się wziął ten pomysł i dlaczego przede wszystkim. Tak właśnie działam, a nie inaczej z akademią. Więc to jest temat dzisiejszego podcastu, ta moja jedna rzecz, na której się skupiam. Natomiast zanim przejdę do tego tematu, to rzecz organizacyjna. 20 września, od 20 do 23 września przez 4 dni się odbywało Darmowe wyzwanie, które zorganizowałam. Wyzwanie nazywa się Kickstart Strategia i też związana, związane ono jest z tematem skupiania się na jednej rzeczy. To jest wyzwanie, które właśnie ma usunąć Twój niepotrzebny balast, który ze sobą niesiesz w swoim biznesie. To ma być taki ryset dla Twojego biznesu. Też jeden dzień będzie poświęcony rozpraszaczom, czyli jak te się rozprawić i pokonać te rozpraszacze w Twoim biznesie, ale przede wszystkim chodzi tutaj o takie strategiczne myślenie i pozbycie się rzeczy niepotrzebnych. Będzie temat klienta, będzie temat oferty, tak jak mówiłam, rozpraszaczy, no i jeszcze jeden dzień niespodzianka, to wyzwanie, to jest darmowe wyzwanie. Możesz się na nie zapisać, dostaniesz po zapisaniu od. Właśnie tego 20 września dostaniesz na Twoją skrzynkę mailową takie bardzo skondensowane materiały. No bo ja zdaję sobie sprawę z tego, ile mamy wszyscy takich różnych możliwości skorzystania z darmowych materiałów, więc to będzie super skondensowane, takie żeby łatwo Ci było przez to przejść, tak i nie, żebyś nie poświęcana na to za dużo czasu, ale żeby Ci te materiały przy, dały maksymalną wartość. Więc, to jest takie przygotowanie do, do ustalania Twojej strategii w biznesie. Um, takie pierwsze kroki, które, dzięki którym naprawdę już możesz coś konkretnego zdziałać i jakiegoś konkretnego balastu się u Ciebie pozbyć. To wyzwanie w zasadzie zainspirowałam się ja swoim własnym takim procesem, który, przez który przechodzę co pół roku i teraz właśnie przez ostatnie wakacje taki reset sobie zrobiłam w sensie braku dostępu do internetu, ale też takiego spokojnego myślenia, co ja w zasadzie chcę robić, czego absolutnie nie chcę, czego się pozbędę. I to pozbywanie się nie jest łatwe, jest bardzo trudne, ale ja właśnie chcę, chcę Ci w nim pomóc, w tym procesie przeprowadzić się ten, przez ten proces. Więc to wyzwanie Możesz się na nie zapisać, jeżeli słuchasz tego podcastu tak mniej więcej zaraz po wyjściu, bo podcast się ukazuje, podajże, 17 września, 16 września. A wyzwanie zaczyna się 20 września, czyli jeżeli krótko po, po publikacji tego odcinka słuchasz, to można na pewno zapisać się jeszcze na to wyzwanie, otrzymać materiały, być ze mną w grupie zamkniętej, gdzie o tym wyzwaniu będziemy no, się komunikować. Jeżeli masz jakieś pytanie, to ja na nie odpowiem. I kończymy webinarem 23 września. Także serdecznie Cię zapraszam na to wyzwanie, jeżeli po prostu. Masz takie uczucie właśnie przytłoczenia, że masz za dużo zadań, za dużo, za wiele srok na, za ogon ciągniesz naraz. To, to jest dobre wyzwanie dla ciebie. Dołącz i będziemy działać razem. A teraz już przechodzę do tematu tego podcastu, czyli jednej rzeczy. Być może znasz tą książkę. Jeżeli nie, ja oczywiście ją podlinkuję tutaj pod, pod podcastem. Książka One Thing, czyli właśnie jedna rzecz o tym tytule, napisana przez Gary'ego Kellera. Ta książka, ją przeczytałam jakieś dwa lata temu i muszę Ci powiedzieć, że z jednej strony podoba, spodobał mi się ten koncept, z drugiej strony, kiedy ją czytałam, zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest utopia? I tak naprawdę doszłam do wniosku, że to jest utopia. Że ta jedna rzecz, skupianie się na tylko jednej rzeczy w danym momencie, to jak najbardziej jest utopia. Taka sama utopia jak inne ideologie, czy ideologie, może czasem religie, czy takie idee, koncepty. Czyli kapitalizm, tak, socjalizm, feminizm. To wszystko są ideologie, koncepty, które wokół jednego jakiegoś pojęcia budują cały system, jak coś takiego mogłoby w praktyce działać. I tak samo ta książka, jedna rzecz, ten koncept mówi o tym, jak w praktyce. Można zastosować ten koncept jednej rzeczy. I ja nadal uważam, że to jest utopia, ale dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego że, że wydaje mi się, że z jednej strony wiemy, że w 100 procentach absolutnie nie jesteśmy żadnego z takich konceptów przełożyć na praktykę, tak jak on jest opisany, tak jak jest wymyślony. Czyli czy weźmiemy komunizm, czy kapitalizm, wiemy, że w praktyce rzeczywistość jest po prostu bardziej złożona niż taki koncept i wychodzą różne negatywne rzeczy, które powodują, że no, dany system, dana, dana ideologia w praktyce nie działa tak dobrze, jakby nam się wydawało, że mogłaby. Tak? To wygląda pięknie w teorii, natomiast w praktyce są różne efekty uboczne, tak? Na przykład kapitalizmu. My można powiedzieć, że no jest, żyjemy w jakiejś tam formie kapitalizmu dzisiaj, ale wiemy, że jest bardzo dużo minusów kapitalizmu, na przykład to, że kapitalizm no, skupia się na zyskach i w związku z tym nie dbamy zupełnie o klimat. I, no i w tej chwili ludzkość stanęła przed wielkim problemem. Tego, że musimy coś zrobić z tym klimatem, a tutaj nasz system po prostu w ogóle nie, nie, nie patrzył na temat klimatu, bo to nie przynosiło zysku, więc ta, ten, to, to, ta samoregulacja kapitalizmu tutaj w żaden sposób nie zadziałała. No, i wiemy, jak, jak, ten, jak się skończył komunizm w praktyce, także tutaj już nie będę na ten temat za dużo rozmawiać, za dużo rozważać różnych rzeczy. Natomiast, jedna rzecz w praktyce, czyli skupienie się na jednej rzeczy w biznesie, w życiu i dzięki temu bycie najbardziej takim produktywnym, najlepszą wersją siebie, jeśli chodzi o produktywność, to też, spójrzmy na to tak praktycznie, nie działa do końca. Natomiast to, co wydaje mi się, że działa i z każdym z tym konceptem można w jakiś sposób się um, nie zgodzić i zgodzić, ale jednak coś z tych ideologii ma sens i coś jednak zastosowaliśmy w praktyce, to jest to, że to jest jakiś sposób myślenia. Że w stu procentach nie da nam się tego... Przełożyć na praktykę, że w 100% procentach nie da się za na przykład biznesu prowadzić tylko na podstawie jednego produktu. Albo no, możemy popatrzeć na Google'a, na Apple'a, na największe firmy. To są firmy, które może zaczęły od jednego produktu, ale z czasem cały ten asortyment powiększały. No i żeby akumulować zyski, żeby też ryzyko rozłożyć, no to wiadomo, że ten asortyment trzeba powiększać. Tak więc to skupienie na jednej rzeczy jest możliwość zastosowania tego w danym czasie, natomiast nie jest to odpowiedź na wszystko. Natomiast, tak jak mówię, podoba mi się sposób myślenia. Że możemy jednak popatrzeć na, na nasz biznes przez pryzmat jakiegoś głównego priorytetu. I to często mi pomaga, właśnie to, co będziemy robić w wyzwaniu teraz we wrześniu to mi pomaga odrzucić takie rzeczy, które mi um, jakby zaśmiecają e, horyzont, zabierają za dużo czasu, a przynoszą za mało efektów. I tak samo, właśnie przez ostatni rok, tak, miałam dużo takich rozważań, więc po pierwsze oddałam mój klub dobrego biznesu, tutaj klub networkingowy, który założyłam w Holandii. Prowadziłam go przez długi czas sama, po prostu ja jako ja. I dopiero na początku tego roku zaczęłam przekazywać ten klub w ręce grupy ludzi, w ręce w zasadzie członków tego klubu którzy no z czasem powołali zarząd, stowarzyszenie i, i w zasadzie fundację i teraz zaczynają działać z tym klubem już po pandemii na swój sposób, a ja mogłam powiedzieć, ok, przekazuję te rzeczy w dobre ręce. Tak samo rozprawiałam się z kursami online dotyczącymi prowadzenia firmy w Holandii przez długi czas to jest to, co robiłam na początku w formie stacjonarnej, potem w formie kursu online, ale stwierdziłam, że ja przyciągam niewłaściwych klientów, tak? Przyciągam klientów, którzy w zasadzie szukają rozwiązań księgowych, podatkowych i którzy potem mnie pytają, czy ja znam księgową albo czy ja jestem księgową. Więc, więc te projekty poboczne, które przy, przynosiły mi jakieś tam przychody, i e, oczywiście satysfakcję i mogłam dzięki temu pomagać e, przedsiębiorcom tutaj w Holandii. E, przez długi czas e, były, czy na początku były moim, e, jakby taką podstawą mojej działalności, ale potem ten środek ciężkości przeniosłam na właśnie pomaganie e, kobietom e, gdziekolwiek one są, e, czyli w Polsce, w Holandii, w Anglii. No i na podstawie programu online. No i zmieniając ten mój kierunek po kolei, nie było mi łatwo, naprawdę nie było mi łatwo pozbyć się tych rzeczy, które mnie ciągnęły jednak do tyłu. To znaczy, zawsze byli jacyś klienci, którzy jednak pytali, czy o te kursy, czy o szkolenia stacjonarne, czy o jakąś tam pomoc, i ja nadal widziałam, że zainteresowanie jest. Natomiast no, w pewnym momencie musiałam pociągnąć taką grubą linię i powiedzieć, okej, okay, tym się zajmuję, tym się nie zajmuję, bo jeżeli będę się zajmować wszystkim, to jednak rozpraszam się po prostu. W, w jednym dniu pracy muszę, nie wiem, aktualizować tutaj kursy online na Holandię, odpowiadać na pytania dotyczące księgowości, co no w jakiś w żaden sposób nie zbliża mnie do moich celów, ani nie, nie, nie powoduje, że pozyskuję kolejnych klientów, ani im nie pomagam tak naprawdę, odsyłam gdzieś indziej. Więc to jest jakby stracony czas, więc dlaczego się tym zajmuję? Więc te, te, te rozważania jakby um, ja przeprowadzam regularnie co pół roku, kiedy planuję kolejne pół roku mojego biznesu, kiedy się zastanawiam, ok, dokładnie nad jakimi projektami będę teraz pracować, co mi przynosi dochody, z jakimi klientami chcę pracować i e, jakie produkty są moim e, celem. I z tych rozważań, Um, już nie będę dalej wchodzić w szczegóły, ale z tych rozważań e, przez ostatnie e, dwa lata, w zasadzie e, co pół roku, wychodziło mi, e, że Akademia Biznesnicza to jest to, co chcę ciągnąć dalej, chcę prowadzić dalej. Tam, gdzie z, e, z tego projektu e, płynie najwięcej mojej satysfakcji, e, i na początku absolutnie nie mogłam tutaj patrzeć na dochody, bo wtedy, kiedy zaczęłam z projektem, to na początku, w pierwszej edycji miałam osiem kursantek i absolutnie to nie były, to nie był, to nie było główne źródło moich dochodów. Absolutnie nie. Więc tutaj musiałam patrzeć w przyszłość i zastanowić się, Jakie, jaki potencjał ma ten projekt, jaki potencjał ma ten program, jeśli chodzi o skalowanie o kolejne uczestniczki, ile uczestniczek mogę mieć w edycji, ile to może kosztować, i czy mogę na tym zarabiać. Więc te pierwsze rozważania były związane z potencjałem tego projektu, a dopiero przez ostatni rok mogłam powiedzieć, OK, to jest projekt, który dla mnie jest w tej chwili najbardziej dochodowy. I mogę go rozwijać dalej dzięki temu, że i czerpię z niego satysfakcję, i widzę, że tam najbardziej mogę pomóc moim klientkom w najbardziej efektywny sposób do nich dotrzeć, najlepsze dać im materiały, najlepiej im doradzić w ten sposób, tą metodą właśnie. I po trzecie, to jest dla mnie dochodowy projekt, na którym mogę się skupić. Więc to spowodowało, że zdecydowałam, OK, Akademia Biznes Ninja to jest to, na czym ja się w tej chwili skupiam, wszystko inne ma mniejszą dla mnie wartość, nie jest moim priorytetem, więc chodzi na plan dalszy. Tutaj niestety takim minusem całe, całych tych rozważań było to, że przesunęłam pisanie książki o procesach. Niektóre z Was wiedzą o tym. Ja mówiłam o tym na początku roku, że zaczynam pisać książkę. Zaczęłam rzeczywiście, ra zaczęłyśmy razem z Anią tworzyć tą książkę. Ja zaczęłam pisać, ona zaczęła rysować. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że znowu tutaj mam konflikt interesów pomiędzy zadaniami, które wykonuję, że albo się skupię na jednym, albo na drugim, bo nie wychodzi mi to, żeby te dwie rzeczy, te dwie dosyć duże rzeczy robić naraz. Więc książka zeszła na razie na plan dalszy. Kiedy się zabiorę do tego, to w tej chwili nie będę już mówić i obiecywać, tylko wtedy, kiedy się zabiorę, to o tym powiem. Natomiast akademia Biznes Ninja na zdecydowanie na pierwszy plan. I teraz w ogóle pomyślicie okej, okay, jak to się zaczęło? Jak się zaczęła ta akademia Biznes Ninja, bo o tym chcę właśnie dzisiaj wam troszeczkę powiedzieć. W skrócie początki business, Akademii Biznes Ninja to są w zasadzie moje szkolenia stacjonarne. Kiedy zaczęłam szkolić polskich przedsiębiorców tutaj w Holandii, na sali, po prostu ogłaszając szkolenia, to te pierwsze szkolenia to były takie, takie jednodniowe szkolenia, jak założyć i prowadzić firmę w Holandii. I można sobie wyobrazić, że na tym szkoleniu były takie rzeczy bardzo formalne: jak tam pójść do urzędu i co trzeba mieć. Rzeczy podatkowe, czyli jak działają w skrócie podatki w Holandii, jak, 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 często trzeba się rozliczać i takie rzeczy. No i ja też mówiłam o tym, jakie są podstawowe rzeczy, które musisz wiedzieć o marketingu i sprzedaży, czyli takie w zasadzie, Bardziej sygnalizowanie tematów, no bo wiadomo, w jednym dniu nie da się wszystkiego zmieścić. I po kilku cyklach takich jednodniowych szkoleń zauważyłam, że zaczęło się zainteresowanie przynajmniej części osób z tych szkoleń kontynuacją. Czyli no dobrze, tutaj mówisz o stronie internetowej, czy tutaj mówisz o marketingu na social media. Jak z tym zacząć działać? No więc kontynuacja to były cztery szkolenia jednodniowe, które nazwałam programem, i ten program składał się z jednego dnia z marketingu, jednego dnia z Facebooka, bo wtedy wtedy jeszcze Instagram był w powiaka, więc Facebook to był, to było główne narzędzie jednego dnia z planowania i jednego dnia z budowania marki, czyli cztery takie szkolenia, no i po po tych szkoleniach jednodniowych były grupki osób, takie mniejsze grupki, 6 do 8 osób, które ja prowadziłam właśnie już po kolei w tym programie czterodniowym, które to były co, te szkolenia się odbywały co kilka tygodni, więc poznawałam lepiej tą grupkę, no i pracowaliśmy właśnie w takiej mniejszej grupie, no i to, to fajnie działało. Tylko, że oczywiście ja w pewnym momencie zauważam, no tak, żeby uzbierać taką grupkę, to ja muszę się dobrze, dobrze napocić, że tak powiem, tutaj w Holandii z polskimi przedsiębiorcami. No dlatego, że po prostu ta grupa docelowa jest dosyć mała i nie każdy chce się akurat ode mnie uczyć marketingu, Facebooka itd. Tak Więc żeby z, z taką grupę zebrać, no to musiałam kilka takich jednodniowych szkoleń przeprowadzić, żeby ostatecznie sprzedać jakiś program. Więc było to trudne, no i wiadomo, trzeba było zawsze wynajmować sale, to ma swoje koszty, jednym pasował taki dzień, drugim inny, więc to, to dopasowanie było trudne. No, i wiedziałam, że w pewnym momencie roz dobrym rozwiązaniem jednak będzie przejście w jakiś sposób online, gdzie możemy się spotykać już bardziej elastycznie, gdzie ja mogę tą wiedzę też nagrać i e, udostępnić nagrania. Więc w tym kierunku w pewnym momencie poszłam. Stwierdziłam, że okej, okay, Patrząc na moją grupę docelową, to ja bardzo bym chciała, bo tak wygląda, że najbardziej efektywnie pracuję z kobietami, najlepszymi moimi klientkami, najbardziej dochodowymi też, ale też z którymi się najlepiej dogaduję, to są kobiety. Więc zrodził się pomysł przejścia na pracę online i właśnie z kobietami, gdziekolwiek, gdzie one są. I dla mnie tą podstawą tego nowego programu online były po prostu te materiały, które ja już miałam, no właśnie z, tych, z, tej, z tego cyklu szkoleń, z marketingu, planowania, budowania marki. To była dla mnie podstawa do zaczęcia programu online. Ale pierwsza edycja. Wyglądała zupełnie inaczej niż możesz sobie wyobrazić. To znaczy, ja zaczęłam się oczywiście szkolić też, jeśli chodzi o kursy online, programy online, jak je przygotowywać. Słuchałam wielu amerykańskich podcastów w tym czasie i bardzo konkretna rada, która tam wiele razy się powtarzała, to jest nie rób dużego programu od razu, nie nagrywaj wszystkich materiałów od razu, a potem dopiero sprzedawaj, tylko najpierw zacznij od zebrania klientów zainteresowania, czyli najpierw sprzedaj program, potem go twórz. No, więc muszę powiedzieć, że poszłam za tą radą, i wydaje mi się, że to była dobra rada, bo gdybym wtedy stworzyła te, te materiały, to też one wyglądałyby trochę inaczej. A tworząc je powiedzmy rok później, to ja już miałam znowu trochę więcej doświadczenia, trochę inne. Trochę, trochę inne koncepty, bardziej mi się to wszystko rozwinęło. Miałam też no, już bardziej takie ustabilizowane struktury tego, jak chcę uczyć, i wtedy te, te materiały po prostu już były dużo bogatsze niż były podczas moich tych jednodniowych szkoleń, wcześniejszych stacjonarnych. Więc jak wyglądała moja pierwsza edycja Akademii? Miałam siedem Osiem kursantek, z których tak naprawdę pięć było aktywnych na spotkaniach, bo trzy po prostu korzystały z czego tam miałam w materiałach wtedy, no ale nie udzielały się na spotkaniach. Tak, każdy wybiera oczywiście swoją ścieżkę przerabiania programu czy kursu. Więc miałam tych pięć kobiet, które było aktywnych na spotkaniach, które przychodziły na spotkania, co, które były co dwa tygodnie na Zoomie, wtedy tak to sobie ustaliłam. I muszę powiedzieć, że ten system został do teraz. Czyli co dwa tygodnie w środy spotykamy się na Zoomie, ja też widzę każdą uczestniczkę. I widzą się one nawzajem, czyli to nie jest forma webinaru, gdzie tylko ja jestem widoczna, jest czat. Nie, po prostu widzimy się wszystkie, słyszymy się wszystkie, czasami rozmawiamy, czasami są pytania, na które ja odpowiadam. W każdym razie, może bezpośrednio też każda z dziewczyn może je zadać. I wtedy właśnie zaczęłyśmy w ten sposób, że to była interakcja. I ja powiedziałam, dziewczyny, Jedyne materiały, które ja mam w tej chwili dla Was, to są materiały dotyczące planowania. Czyli rob robiłyśmy razem plan, wykonywałyśmy zadania dotyczące planu, a poza tym cała reszta materiałów, czyli reszta modułów, była przeze mnie jeszcze do zrobienia. To były po prostu puste moduły których ja tytuły jeszcze potem zresztą zmieniałam, trochę zmieniałam koncepcję, jeśli chodzi o to, co ma być w danym module. No ale wtedy to były dosłownie 4-5 lekcji w jednym module, a cała reszta była pusta. Natomiast to, na co ja postawiłam od początku, to było to, że ja daję maksymalne wsparcie. Czyli dziewczyny, może nie macie jeszcze materiałów, natomiast jestem ja dla Was, to była wtedy bardzo mała grupka, oczywiście, więc w zasadzie wyglądało to jak taki mastermind, gdzie każda z dziewczyn opowiada, co u niej słychać, jakie bariery ma do przejścia, co się jej udało zrobić w ostatnim okresie. No i potem przechodziłyśmy przez te bariery, gdzie ja mogłam, gdzie one wzajemnie sobie mogły pomóc i dać feedback i oczywiście ja dawałam feedback czy poradę, jak jak można przeskoczyć dany problem, czy daną wezwań, czy brak śmiałości, jeśli chodzi o publikowanie, czy o robienie wideo, czy jak technicznie coś przeskoczyć. Także każde takie spotkanie było bardzo interaktywne. No i przerabiałyśmy zadania z planowania, a potem ja zaczęłam w zasadzie tworzyć i powoli tworzyłam dalsze materiały. I to Trwało, bo ja tak naprawdę teraz dopiero mogę powiedzieć, że materiały są w miarę kompletne. Mówię w miarę, bo one są kompletne, jest ich nawet może tak sobie myślę, prawie za dużo. Ale ja wiem też, że niektóre moduły chcę jeszcze ulepszyć, że chcę zmodyfikować, robić, zrobić krótsze lekcje, więcej lekcji niż takie długie lekcje. Że może jeszcze tu i ówdzie coś zmienię lub dodam, no ale to jest dla mnie już takie szlifowanie taki proces, który, który, przez który jeszcze po prostu będę przechodzić przez cały czas prowadząc akademię. Natomiast materiały są gotowe, ale to jest. Teraz będziemy zaczynać z czwartą edycją, czyli po trzech edycjach mogę powiedzieć, że materiały są gotowe. Ale ta pierwsza grupa, to mówię, to była taka grupa mastermindowa, to była taka grupa też dla mnie pilot, taka grupa eksperymentalna, żeby zobaczyć, jakich materiałów dziewczyny najbardziej potrzebują, ale też jakiego wsparcia najbardziej potrzebują. Z czym są największe problemy? O co pytają? Żebym ja materiały mogła właśnie stworzyć i żeby ten program był też stworzony właśnie po to, żeby jak najefektywniej pomóc. Czyli, no nie było już tylko to, co, to moje doświadczenie z własnego biznesu, to nie było też tylko moje doświadczenie z tych stacjonarnych szkoleń, ale już w tej pierwszej grupie też wzbogacone właśnie o to, o co konkretnie dziewczyny pytały, z czym miały największe problemy czy wyzwania. No i y, potem otworzyłam drugą edycję. To było chyba po, po dłużej niż pół roku, jakoś tak po, po sześć, nie wiem, po 7-8 miesiącach otworzyłam drugą edycję. W tej chwili nawet nie pamiętam daty, więc nie powiem Ci dokładnie. I do, dołączyło w tej drugiej edycji bodajże 18 dziewczyn, 18 nowych osób, więc to była nagle zrobiła się dużo większa grupa. No i potem się to wymieszało. To znaczy, ja dalej prowadziłam spotkania co dwa tygodnie ale już z grupą szerszą. Niektóre dziewczyny z pierwszej edycji nadal dołączały do tych spotkań, niektóre rzadziej, niektóre w ogóle zaczęły, ruszyły ze swoim biznesem i jakby już tych spotkań nie za bardzo potrzebowały albo nie znajdowały na nie czas. Czasu, ale y, ogólnie ta pierwsza edycja z drugą edycją fajnie się te grupy połączyły, dziewczyny się poznały. Y, no i dalej ta, to, to życie w grupie, jakby już y, ta, ta społeczność zaczęła żyć. No bo to już była troszeczkę większa grupa niż te y, pięć osób, które się spotykały na żywo. I ja zdecydowałam. Dobrze, to te spotkania co dwa tygodnie, one mają sens, tak? Bo ja wtedy mogę poznać potrzeby, mogę odpowiedzieć na pytania, możemy coś konkretnego dalej z, tego, z, z, tym, z tym robić. Natomiast ja już tak bardzo konkretnie zaczęłam uzupełniać też materiały na platformie. I jedną z rzeczy, które postanowiłam też zachować, nawet przy zwiększaniu grupy, to było sprawdzanie zadań. To znaczy, że jeżeli robimy jakieś zadania, wypełniamy, kto jest moim klientem idealnym, czy wypełniamy, na jakich kanałach się skupię, jeśli chodzi o marketing, czy robię mój tam pierwszy plan postów, to ja te zadania, które są właśnie publikowane w tych, opublikowane w tych modułach, na grupie nadal sprawdzam. Każde zadanie, które jest opublikowane, czytam i daję mój komentarz, ewentualnie wskazówkę. Na co zwrócić uwagę, czy co poprawić. I to do tej pory zachowuję jako taką jedną z rzeczy, które daje dużo war dużą wartość. Też z ankiet, które przeprowadziłam, dziewczyny powiedziały, że tak, to jest coś, co naprawdę daje im wartość, bo ja wtedy indywidualnie odpowiadam na, na to, z czym one się tam biją. Indywidualnie na temat ich konkretnego biznesu. To nie są już jakieś ogólne rady biznesowe, tylko to jest spojrzenie na ich biznes, mojej perspektywy i podpowiedzenie, co można by z tym zrobić, czy w, w którą stronę pójść. Więc to daje dużą wartość i to też w Akademii zachowałam do tej pory. Więc to jest ważne. Co jeszcze jest ważne w Akademii? Jak to się zmieniało od, od czasu tej pierwszej edycji? W trzeciej edycji pierwszy raz zaczęłam zapraszać ekspertów do Akademii. Czyli w drugiej edycji jeszcze ciągle to byłam ja z dziewczynami. Od trzeciej edycji stwierdziłam, że fajnie by było wzbogacić tą wiedzę, które, którą ja daję. Na tematy, które powiedzmy bardziej żyją w grupie i widzę, że są zajmujące i z którymi, no, jakby w codziennym prowadzeniu biznesu, bijemy się na co dzień. Więc um, zaczęło się od tego, że zrobiłyśmy wyzwanie wideo z gościnią, że tak powiem, czy gościową. Kasią Puchalską, która nam powiedziała o pokazywaniu się pro takim profesjonalnym na wideo, więc to było takie wystąpienie i prezentacja też na tych spotkaniach Zoom razem z grupą, i potem zrobiliśmy z tego wyzwanie wideo. Drugą taką ekspertką, która wystąpiła, to była Ewa Szczepaniak na temat copywritingu. I tutaj też jakby mi zależy na tym, żeby zawsze to miało to wystąpienie czy jakaś prezentacja, żeby miał praktyczny wymiar dla uczestniczek. Więc tutaj zrobiłyśmy tak, że um, dziewczyny przesłały wcześniej przed wystąpieniem Ewy swoje teksty do sprawdzenia, każda krótki tekst. I Ewa dała feedback na temat tych tekstów, robiąc swoją prezentację. Każda więc dostała swój na temat swojego tekstu feedback, tekstu reklamy, czy tekstu postu, czy tekstu kawałka na stronę. Więc to było też bardzo takie praktyczne. I to jest to, co staramy się też, ja staram się cały czas stymulować w Akademii, że Akademia jest, nie jest takim teoretycznym kursem, gdzie ja Ci daję strategię, instrukcje, jak co robić i potem rać sobie, bo takich kursów jest dużo. Natomiast na czym mi zależy, to jest na, na tym, żebyś ty wdrażała to, wprowadzała w praktyce i żebyś mogła z problemami przyjść z powrotem do akademii i powiedzieć: OK, to, to zrobiłam, ale tu nie działa, albo. To zrobiłam, ale czy to jest dobrze? Czy taki post mogę na przykład wypuścić? Dajcie mi feedback, co tutaj mogę poprawić, albo czy taką reklamę, a jak to technicznie zrobić? A tutaj próbowałam, ale stanęłam na tym. Więc te praktyczne wdrożenia, czy to od strony strategii, czy to takie bardziej taktyczne, jeśli chodzi o technikę, czy po prostu jakiś tam tekst, który piszę. To wszystko przekładamy na praktykę. Ja chcę zawsze pomóc, właśnie przejść dziewczynom te swoje bariery i zawsze usunąć jakieś, powiedzmy, kamienie z drogi. I właśnie chodzi o to, żeby to wdrażać, tak? Więc, więc Akademia dla, od początku była dla mnie takim połączeniem tego, że daje teorię. Ale ta teoria jest jak najbardziej oparta na mojej praktyce, ale daje zadania, i z tych zadań są wdrożenia. Wdrożenia w Twoim biznesie, i od razu rozwijasz swój biznes. I dostajesz ciągłe wsparcie wsparcie, które się nie kończy po Trzech miesiącach, ani po sześciu miesiącach, ani po dwunastu miesiącach, tylko jak długo jesteś w Akademii? Tak długo dostajesz wsparcie, kiedy go potrzebujesz. No bo w tej chwili um, kończymy trzecią edycję, tak. No i e, zarówno część dziewczyn z drugiej edycji, trzeciej edycji jest nadal bardzo aktywna i zaangażowana i um, nadal wykonuje zadania lub um, wyzwania, które mamy w Akademii. Jest na spotkaniach. Dziewczyny z pierwszej edycji są raczej mniej zaangażowane i to jest logiczne, bo to jest już prawie dwa lata odkąd kiedy dołączyły do akademii. Natomiast od czasu do czasu zgłaszają się z pytaniem, czy z problemem, czy, z, czy przychodzą na spotkanie, albo dają po prostu wsparcie innym, które dopiero zaczynają i odpowiadają na ich pytanie. Więc ta społeczność też tak bardzo fajnie żyje i myślę, że każdy Wyjmuje z niej to, co potrzebuje na danym etapie rozwoju biznesu. Ja mówię, że zawsze to powtarzam, że biznes to maraton, a nie sprint, i tak widzę akademię, że właśnie to ciągłe wsparcie na różnych etapach rozwoju biznesu to jest coś bardzo ważnego, że to się nie kończy. Dopóki ja jestem. To się nie kończy, być może też znajdę inny sposób na przekazanie i, i, i tego zadania z czasem. Na razie nie mam takiego zamiaru, no ale daję to wsparcie. Co będzie nowe, bo to jest jakby dla mnie też kolejny krok w ewolucji Akademii, co będzie nowe w czwartej edycji, to jest to, że dokładam do, do, do pakietu Akademii jeszcze moje dodatkowe wsparcie indywidualne. W zeszłych edycjach to było możliwe na zasadzie bonusu, że pierwsze dziewczyny, które zgłosiły się do Akademii, miały godzinę konsultacji indywidualnych ze mną, natomiast teraz w czwartej edycji Akademii standardowo w pakiecie będą dwie godziny konsultacji indywidualnych ze mną do, do zużytkowania w ciągu roku. Natomiast pierwszych dziesięć osób, które dołączy do akademii, będzie miało cztery godziny. Indywidualnych konsultacji ze mną w ciągu roku, czyli ja liczę, że to mniej więcej raz na kwartał sobie wykorzystamy. No i to będzie taka możliwość jeszcze skonsultowania, no może jakichś takich bardziej złożonych problemów, czy wyborów, które uczestniczki mają przed sobą, co, w którą stronę pójść, bo często takie, takie rozważania są, czy myślę o tym, ale też to jest fajne, co wybrać, więc czasami takie rzeczy jest dobrze po prostu nagło z kimś przegadać i to zwykle już jakby samo się krystalizuje, no ale często też odpowiadam na jakieś dodatkowe tematy, które po prostu w grupie, w grupie jest ciężko z jakiegoś tam powodu omówić. Więc te konsultacje indywidualne to będzie moje dodatkowe jeszcze wsparcie i ponieważ ja już teraz znam każdą uczestniczkę Akademii osobiście. Każdą z nich wchodzę na ich profile, na ich konta, komentuję. Wiem, że robią kampanię, czy że wiem, że są w takim, na takim etapie jej biznesu. Więc to, to zawsze było. Natomiast teraz, taki kolejny krok to jest to, że Akademia staje się w zasadzie programem takim mentoringowym. To znaczy mamy już nie tylko spotkania grupowe na Zoomie, Każda z uczestniczek ma dostęp do mnie indywidualny, oprócz sprawdzania zadań, jeszcze godzina indywidualnej rozmowy ze mną, raz na pół roku lub raz na kwartał, które mam nadzieję, że jeszcze bardziej po prostu pomogą w rozwijaniu skrzydeł w biznesie tym moim uczestniczkom, moim ninja. Także to jest taka Taka krótka historia w zasadzie Akademii Biznes Ninja, od, po, od początku, jak to się rozwijało, kiedy, kiedy, rozmawiałam właśnie podczas takiej indywidualnej rozmowy, z którąś z uczestniczek, ona mówiła, wiesz co, ja w ogóle nie wiedziałam, że to tak się u ciebie rozwinęło, że to tak się zaczęło, weź, opowiedz o tym któregoś razu. No i pomyślałam, dlaczego nie, podcast numer 50, odcinek 50, to jest taki dobry moment na na podzielenie się taką osobistą historią, takim podsumowaniem. I myślę, że, myślę, że dla Ciebie to też jest interesujące, żeby zobaczyć, jak taki program może ewoluować i, i skąd w ogóle jakby wypływać. No, u mnie to wypływa tak bardzo, wydaje mi się logicznie, konsekwentnie z tego, co robiłam i z, z, czasem kiedy nabywam doświadczenia w kolejnych etapach mojego biznesu to w zasadzie ciągle przekładam to na kolejny etap w akademii. Wiem na przykład teraz, że dostałam feedback dzięki ankietom od dziewczyn, że muszę popracować nad tematem nad w zasadzie formatem spotkań, tych, które mamy co dwa tygodnie. Na pewno dalej od czasu do czasu będę za, zapraszać eksperta, i tutaj troszeczkę szukam takich osób pod konkretne tematy, ale też to muszą być odpowiednie osoby, które wiem, że pasują do właśnie mojej społeczności ninja, które we właściwy sposób podzielą się tą wiedzą i faktycznie pomogą. Więc to na pewno, z tym na pewno będę kontynuować, bo wiem, że te spotkania były bardzo wartościowe dla dziewczyn. Natomiast um, te pozostałe spotkania, czasami mamy audyty, gdzie ja przechodzę przez konkretnie strony internetowe czy profile na social media, więc to też wiem, że ma swoją wartość. Reszta spotkań czasami wiem, że um, może być taka, za bardzo różnorodna przez różnorodną naturę pytań dziewczyn, więc tutaj będę chyba bardziej prowadzić w stronę konkretnych tematów dopasowanych do, do danych modułów, ale nie omówionych może w modułach szczegółowo, bo to zawsze chcę, żeby było w jakiś sposób praktyczne. Więc nad tym będę pracować i wiem, że w każdej edycji na pewno pojawi się jeszcze coś nowego, że ten mój koncept będzie. Ciągle bardziej dopracowane, że pewnie zastanowi się nad strukturą czy nad metodą uczenia. No ale na razie bardzo jestem zadowolona z tego, jak to idzie, jakie są efekty dziewczyn i że po prostu to wsparcie, które, które daje, ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak one rozwijają swoje biznesy, i ja mogę z tego być bardzo, bardzo dumna. Kolejna czwarta edycja będzie znowu ograniczona, to znaczy ja mówiłam już o tym, że pierwsze 10 miejsc dostaną 4 godziny mentoringowe, ale ogólnie mam 30 miejsc maksymalnie na nową edycję. Zdecydowałam, żeby skalować ten program, skalować wartość, jego wartość, nie ilość uczestniczek. I to też jest taka decyzja bardzo świadoma, bardzo strategiczna. Cena Akademii wzrasta cały czas, to nie jest program tani, natomiast uważam, że wartość, którą daje to, że faktycznie jestem i widzę, jak rozwijają się biznesy moich uczestniczek, to po prostu jest warte tych pieniędzy. I, yy, i, I dzięki temu właśnie mogę skalować tą wartość, a nie ilość. Wiem, że nie sztuką jest kupić pięć kursów online, z których potem przerobi się dwa i pół, i dalej się nie wie, jak wdrożyć to w praktyce. A tutaj w Akademii właśnie ta praktyka i to wsparcie jest najważniejsze, dlatego w tym kierunku będę dalej szła. A na zakończenie powiem Ci tylko, że jeżeli byłabyś zainteresowana akademią w jakikolwiek sposób, to możesz zapisać się teraz na listę oczekujących. Link podłączę tutaj pod, pod podcastem i Akademia otworzy swoje wrota 23 września. Do 3 października będzie można przystąpić do Akademii. Tak jak mówię, mam maksymalnie 30 miejsc, więc jeżeli miejsca się skończą, no to, to, to może to nastąpić wcześniej. I jeszcze Ci przypominam o możliwości dołączenia do darmowego czterodniowego wyzwania: Kickstart Strategia, które się skupia na skupianiu się na jednej rzeczy i pozbycia się. Wszelkiego balastu z Twojego biznesu i również tutaj zapis na to wyzwanie jest możliwy przez link, także ten link również podłączam do podcastu poniżej. Także dziękuję Ci bardzo, jeżeli wysłuchałeś tego podcastu do końca. Mam nadzieję, że ta historia Akademii była dla Ciebie interesująca. Dla mnie to było takie fajne podsumowanie tego, co się działo do tej pory. Niedługo mam nadzieję, że będę mogła Ci przedstawić jeszcze kilka uczestniczek akademii, bo w zasadzie to, to one są bohaterkami mojej akademii, tak? To nie ja, to, to one w zasadzie, i um, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo dumna z ich osiągnięć, także um, mam nadzieję, że uda mi się je przedstawić Ci bliżej już wkrótce. Być może to będzie kolejny odcinek tego podcastu. I no nic, życzę Ci dobrego dnia czy dobrego wieczoru, w zależnie od tego, kiedy mnie słuchasz, i do następnego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie, czy to będzie na iTunes, Spotify, podcast Edit czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka. I proszę podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com ukośnik podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie, a każdą porażkę traktuje jako ważną lekcję.